Dzień dobry, witam serdecznie 21 maja na kolejnym czacie. Pytań wpada sporo, bardzo za nie dziękuję. Dziękuję za zaangażowanie. Jeżeli na któreś nie odpowiem, to oczywiście postaram się udzielić odpowiedzi w komentarzach. Proszę też o pewną wyrozumiałość przy tej skali pytań, komentarzy i wiadomości. Czasem coś może umknąć. Zachęcam wtedy do pisania prywatnych wiadomości, to jest sporo czytelniejsze. Pamiętajcie też, żeby pytania nie były zbyt długie, aby się mogły zmieścić na pasku ekranu. Zacznę jak zwykle od sytuacji pandemicznej, ta się poprawia. W maju do tej pory zachorowało łącznie 994 osoby w Szczecinie. Po statystykach widać, że ta tendencja jest spadająca. I to nas bardzo cieszy, bo to oznacza, że być może wakacje będą ze znacznie mniejszymi restrykcjami, będziemy mogli coraz bardziej swobodnie funkcjonować. Na pewno mają na to wpływ szczepienia, tych realizujemy w Szczecinie sporo i zresztą zachęcam do nich. Też już się zaszczepiłem. Warto to zrobić jak najszybciej, tym bardziej, że miejsca są takie możliwości. Także w naszym powszechnym punkcie szczepień do tej pory udało się zaszczepić około 10 tysięcy osób. Terminy są wolne, więc każdy, kto chce, może się tym zainteresować, zapisać i poddać tym szczepieniom. To na pewno pomoże jesienią, gdy będzie nam groziła kolejna fala pandemii. Nasze placówki oświatowe działają w miarę normalnie. Mamy pojedyncze wyłączenia klas, więc myślę, że nie stanowi to jakiegoś istotnego problemu dla całego systemu. Podobna sytuacja wygląda w szczecińskich żłobkach. Chciałbym też wszystkim podziękować za miniony weekend. Przypomnę, że walczyliśmy tutaj wspólnie o zebranie środków finansowych dla Wiktora, ucznia jednej ze szczecińskich podstawówek. Dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu i hojności udało się zebrać niebagatelną kwotę 9 milionów złotych. Wiktor przygotowuje się już do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych na operację. Trzymamy za niego kciuki. Mam nadzieję, że się uda, że szczęśliwie wróci do Szczecina, do domu, wyzdrowieje i wróci do szkoły. Naprawdę kieruję ciepłe słowa do wszystkich tych, którzy wspomogli tę akcję. Dziękuję za też komentarze pod moim adresem. Naprawdę nie na wszystkie zdołałem odpowiedzieć, było ich naprawdę bardzo wiele, ale najważniejsze, że udało się osiągnąć cel. 9 milionów jest na koncie, więc myślę, że to jest zasługa Was wszystkich, mieszkańców Szczecina i nie tylko, ponieważ akcja nabrała wymiaru ogólnopolskiego. Kolejna taka akcja czeka nas 30 maja w niedzielę na Jasnych Błoniach, tym razem dla Ingi z Przesącina. Mała dziewczynka też z poważną chorobą, też potrzebuje paru milionów złotych. Część tej kwoty jest już zebrana, natomiast brakuje trochę, więc mam nadzieję, że też się zaangażujemy. Ja też przygotuję jakąś niespodziankę. Nie będzie to już chyba ciasto, ale myślę, że też będzie ciekawie i też będzie szansa na nasze spotkanie. Co do bieżących wiadomości, oczywiście to zapraszam wszystkich na nasze strony www.wiadomościszczecin.eu, a teraz przechodzimy już do pytań. Pani Elżbieta, witam, jestem z klubu Puenta, gramy w bóle na ścieżce Jasnych Błoniach w czwartki o 16, weekend o 10.30, jest nas już 20 osób w wieku 40-70 lat. Małe miasteczka mają piękne bulodromy, na przykład Oława, my się tułamy. Czy jest szansa, że ktoś pomoże nam w realizacji takiego obiektu? Pani Elżbieto, to ciekawy pomysł, skontaktujemy się z Panią. Być może jest to projekt do budżetu obywatelskiego też, jako jedno z takich rozwiązań dla mieszkańców, ale jeśli nawet nie, to myślę, że możemy nad tym wspólnie popracować. Także gratuluję pomysłu. Każda forma rekreacji naprawdę jest fajna i Jasne Błonia też się dobrze do tego nadają. Pan Artur pyta. Panie Prezydencie, pytanie. Kiedy ruszą prace nad modernizacją nabrzeża przy Wałach Chrobrego? Pozdrawiam. No niestety, Panie Arturze, na razie nie ruszą, dlatego że cały czas to nabrzeże po tej stronie Wałów Chrobrego nie jest miejskie. Należy do spółki, w której miasto jest mniejszościowym udziałowcem. Decyzje w tej sprawie podejmują władze PŻM-u. Oczywiście pracujemy nad tym, żeby te nabrzeża wróciły do miasta, abyśmy mogli je wyremontować i przygotować do pięknych wydarzeń, też żeby na co dzień służyły mieszkańcom Szczecina, tak jak pozostałe, te, które już są w gestii miasta, więc proszę jeszcze o trochę cierpliwości. Mam nadzieję, że to się uda
wreszcie domknąć i te nabrzeża będą należały do miasta. Pan Bogdan pyta, kiedy będzie basen w Dąbiu? Panie Bogdanie, no, na razie nie planujemy basenu w Dąbiu, natomiast z dobrych informacji na lato mogę powiedzieć, że wakacje uruchomimy kąpielisko w Dąbiu, więc myślę, że to też będzie fajna atrakcja, zmodernizowana dla mieszkańców Prawobrzeża. Natomiast plany oczywiście basenu na Prawobrzeżu są, kolejnego basenu, natomiast niestety jeszcze warunki, możliwości finansowe nam na to nie pozwalają. Pani Dorota, a ja z bardziej przyziemnym pytaniem. Dlaczego miasto nie kosi traw? Brak środków, czy w dalszym ciągu jest susza? Pani Doroto, właśnie koszenie się zaczęło. Pierwsze i będzie realizowane na mieście. W niektórych miejscach mamy tak zwane kwietne łąki. Będziemy też w tym roku je poprawiali jeszcze i o nie też zadbamy. Oczywiście kwestia koszeń to jest też kwestia decyzji, jak często kosić, czy utrzymywać pewne tereny troszeczkę w wyższym stanie, po to też, żeby wzmocnić retencję w tych obszarach. Takie też są poglądy niektórych fachowców, więc bierzemy to też pod uwagę, ale koszenia się zaczęły i na pewno w ciągu najbliższych dni wiele miejsc w Szczecinie no, będzie trochę inaczej wyglądało. Ta wysoka trawa, która już porosła, zniknie. Pani Iwona, ile rond jest w Szczecinie? 16 lat temu znajoma z Ostrowa Wielkopolskiego wiozła mnie na fryzurę ślubną i przyjeżdżając przez miasto stwierdziła, że Szczecin to miasto rond. Pani Iwono, nie wiem, nie policzyłem tego, szczerze mówiąc, ale ciągle ich przybywa z uwagi na to, że powstają też te małe rondka, które ułatwiają poruszanie się na niektórych skrzyżowaniach, choćby na Warszawie czy w innych miejscach, więc te ronda powstają. Jest to wygodny sposób transportu i rzeczywiście Szczecin może być odbierany jako miasto rond. Kierowcy szczecińscy to lubią, ci, którzy są spoza miasta, czasami się gubią, ale myślę, że to jest charakterystyczny dla nas element. Pan Mariusz, dzień dobry. Czy w najbliższym czasie miasto planuje zakup pełni niskopodłogowych nowych tramwajów w większej ilości? I drugie pytanie. Kiedy można się spodziewać przetargu na budowę trasy tramwajowej od Szafera do Żołnierskiej do Pętli Krzekowo? Z góry dziękuję za odpowiedź. Panie Mariuszu, zacznę od drugiej części. Projekt jest gotowy, natomiast nie ma jeszcze swojego finansowania. Liczymy, że być może czy Krajowy Program Odbudowy, czy też te środki, które będą w ramach kolejnej perspektywy unijnej, może pozwolą nam zrealizować. To zadanie jest na pewno ważne i potrzebne, więc myślimy o tym, jesteśmy do tego projektu gotowi. Co do zakupu taboru, to planujemy takie zakupy w kolejnej perspektywie. Nie wiem, czy będą to tramwaje całkowicie niskopodłogowe, bo okazuje się, że całkowicie niskopodłogowe nie muszą być. Mamy pewną liczbę tych zestawów kursujące na tych głównych, kluczowych, najbardziej obciążonych trasach, natomiast też dobrze sprawdzają się tramwaje częściowo niskopodłogowe i takie też ostatnim czasy, co prawda nie w dużej ilości, ale też kupowaliśmy i sami nawet montowaliśmy. Więc torowiska to jest pierwsze nasze zadanie i za chwilę będzie też Kolumba i będzie też Powstańców Wielkopolskich remontowana, więc jesteśmy już po przetargach, trwa analiza ofert, więc mam nadzieję, że to się wszystko uda. No i tramwaje będziemy sukcesywnie dokupywali, a też przypomnę, że tramwaje są też na bieżąco remontowane w Szczecinie. Pani Joanna, kiedy zostanie wyremontowany odcinek torowiska biegnący od końcówki ulicy Piastów na Pomorzany? Strasznie trzęsą się i hałasują tu tramwaje. Pani Joanna, no właśnie niechcący przed chwilą trochę odpowiedziałem na to pytanie. Jesteśmy po przetargu i podpiszemy za chwilę pewnie umowę z wykonawcą i ruszymy z tymi dwoma ważnymi trasami Kolumba i Powstańców. Mam nadzieję, że sprawnie zostanie to przeprowadzone, choć pewnie trochę będzie kłopotu dla sąsiednich mieszkańców, ale będzie to już rzeczywiście nowoczesne rozwiązanie, będziemy tam mogli puszczać nowoczesne tramwaje i będzie dużo ciszej dla sąsiadów. Pan Bartosz, czy w związku z Pana deklaracją o odstąpieniu z poszerzenia Kraśnickiego rozpocznie Pan procedurę zmiany obowiązującego miejscowego planu dla tego rejonu? Bo w praktyce to nie studium, a plan będzie nadal obowiązującym prawem w tym miejscu. Czy zaniedbane z powodu studium kamienice będą wyremontowane? Panie Bartoszu, oczywiście za zmianą studium pójdzie zmiana planu. Mamy pewne pomysły co do rozwiązań komunikacyjnych, które nie będą aż tak mocno ingerowały w przestrzeń w tej okolicy, a pozwolą usprawnić poruszanie się i komunikacji publicznej, i samochodów. Oczywiście część kamienic zostanie wyjęta spod planowanych rozbiórek, a więc będzie mogła
podlegać modernizacjom czy remontom, które w odpowiednim planie będą umieszczane. No wiadomo, że wszystkich od razu nie wyremontujemy. Natomiast też niektóre kamienice będą mogły być prywatyzowane, ponieważ część była włączona z prywatyzacji właśnie z uwagi na fakt, że przeznaczone były do tej pory do rozbiórki, to się w tym nowym planie zmieni. Pani Ewa, bardzo dużo wraków samochodów kopuje parkingi szczecińskie. Nie widać, aby Straż Miejska robiła jakieś akcje, blokuje tak akcje, bo one nie znikają, stoją miesiącami, latami. Pani Ewo, proszę korzystać z aplikacji Alert i zgłaszać te pojazdy. Jeżeli stoją na drogach publicznych, to te wraki jest łatwo usunąć. Jeżeli stoją w innych miejscach, jest to trochę trudniejsze. To jest kwestia regulacji prawnych, które obowiązują w Polsce, ale ja sam zgłaszam takie sytuacje. Ostatnio zgłosiłem i też w ciągu paru dni samochód został usunięty, więc myślę, że no nie powinno być tak, że na drogach publicznych stoją przez ileś tygodni. Więc proszę to zgłaszać na alert i myślę, że będziemy reagowali. Konto techniczne Kulma. Dzień dobry. Jakie są widełki czasowe realizacji trasy północnej w poszczególnych wariantach finansowych w przypadku uzyskania finansowania z zewnątrz oraz w przypadku uzyskania częściowego finansowania lub braku? Odpowiem tak. No, jest projekt trasy północnej. Ten projekt będzie w tej chwili aktualizowany, bo niestety minął już pewien okres czasu, więc musimy pewne rzeczy doaktualizować i to będzie zrobione. Czekamy na pulę środków unijnych z nowej perspektywy. Zobaczymy, czy tam ta trasa będzie mogła zostać umieszczona. Zresztą jest to trasa, która ma prowadzić do tak zwanego zachodniego drogowego obejścia Szczecina, krótko mówiąc do przeprawy po Ulicy Świętej i tego ringu, który ma się pojawić na północnym zachodzie Szczecina. Więc być może połączymy to w jakąś spójną całość. Jeżeli nie będzie finansowania, będziemy też zmuszeni do podjęcia przynajmniej częściowej realizacji tego zadania z własnych środków, no ale to jest ten wariant finansowo najgorszy, ponieważ wartość tego zadania przekracza 100 milionów złotych. Jest to długi odcinek, dwujezdniowy z pasem pod tramwaj w środku, więc rzeczywiście duże zadanie i ciężko bez środków unijnych to zrealizować. Pan Patryk. Dzień dobry, panie prezydencie. Jak Szczecin radzi sobie bez dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? No, panie Patryku, nie zakładaliśmy dofinansowania, więc musimy sobie radzić. Oczywiście zgłosiliśmy mnóstwo projektów do funduszu. Nie dostaliśmy na żaden miejski, dostaliśmy tylko środki na wsparcie Uniwersytetu Szczecińskiego, na remont jednego z jego obiektów. Oczywiście w pierwszym rozdaniu otrzymaliśmy ponad 90 milionów i to nam bardzo pomogło w zeszłym roku, ponieważ zasypało nam w dużej części dziurę budżetową spowodowaną pandemią. Te środki zostały w głównej mierze przeznaczone na finansowanie budowy stadionu piłkarskiego, ale nieważne, która inwestycja zostałaby wsparta. 90 milionów to jest duża kwota, która nam pomogła, ale ta kwota była dzielona według pewnych parametrów, pewnego algorytmu, który był dla samorządów przygotowany i to wsparcie dotyczyło w zasadzie wszystkich samorządów w Polsce. My byliśmy jednym z tych, który dostał najwięcej, dlatego że mieliśmy bardzo wysoki procent nakładów inwestycyjnych w naszym budżecie 2020 roku. Więc musimy sobie radzić bez dofinansowań. Jeżeli jakiekolwiek pieniądze dodatkowe wpływają do miasta, bardzo się z tego cieszymy, bo to pozwala nam realizować więcej. Jak wszyscy widzimy, no sporo się w Szczecinie dzieje. Jesteśmy rozkopani. Niektórzy mówią, że za dużo nawet, no ale musimy to robić. Musimy to robić, ponieważ mamy część środków unijnych. Te główne zadania torowe to są rzeczywiście mocno wsparte ze środków Unii. Jeśli teraz tego nie zrobimy, byśmy czekali czy rozbijali w czasie poszczególne zadania, no to musielibyśmy to robić potem ze środków własnych, a na to, wierzcie mi, na pewno nie byłoby nas w takim zakresie stać. Pan Dawid. Panie prezydencie, na kiedy planuje pan spotkanie z Filipem Heizerem i czy zamierzają państwo to spotkanie udokumentować, czy ma ono mieć wymiar bardziej prywatny? Panie Dawidzie, jesteśmy w kontakcie z ekipą Filipa Heizera. Nie mamy jeszcze potwierdzenia terminu. Dla mnie oczywiście możemy z przyjemnością udokumentować to, zobaczymy co pan Filip na to wszystko powie, więc te wszystkie szczegóły muszą zostać między nami uzgodnione, ale na pewno was o tym poinformujemy i postaramy się, żeby rzeczywiście ta wizyta w Szczecinie była dla niego fajna, atrakcyjna, ma zagwarantowane dobre zwiedzanie i o czym na pewno poinformujemy.
Pan Tomasz, witam. Czy w najbliższej przyszłości są jakieś plany budowy kolejnej przeprawy drogowej przez Odrę w celu usprawnienia ruchu? Panie Tomaszu, oczywiście plany najbliższym to jest most Kłodny. Jest już projekt gotowy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy ogłaszali przetarg na to zadanie. Na razie nie mamy na nie dofinansowania, więc jest zabudżetowany ze środków własnych miasta, ale te pieniądze są przewidziane w naszym budżecie, więc chcemy to realizować. To jest bardzo ważne, ponieważ po pierwsze uruchamiamy łasztownię w ten sposób, po drugie w przyszłości czeka nas remont, i to poważny remont, mostu Długiego. I nie możemy pozwolić na sytuację, w której zamkniemy na parę miesięcy most Długi, to by oznaczało katastrofę dla miasta. Trasa zamkowa nie jest w stanie przejąć tego ruchu ze względu na swoje położenie czy układ, natomiast most Kłodny na pewno taką rolę będzie mógł przejąć, bo jest bardzo blisko, jest na tym samym poziomie, więc najpierw most Kłodny, potem modernizacja mostu Długiego, i to jest największe zadanie, które przed nami, ale czekają nas jeszcze, powiem, przynajmniej dwa mosty, a właściwie dwa mosty na pewno, na Kępę Parnicką. Chcemy uruchomić też ten fragment Szczecina, no i to jest wyzwanie najbliższych lat, które będziemy musieli realizować. Pan Mariusz. Panie Prezydencie, jak wygląda sytuacja zakazu spożywania napojów wysokokowych na bulwarach? Jest czy go nie ma? Jeżeli jest, to może warto o tym przypomnieć, bo niestety ludzie dostają mandaty, bo nie wiedzą o zakazie. Kiedy możemy spodziewać się, że zakaz zostanie odwołany? Panie Mariuszu, zakaz został wprowadzony na czas pandemii, więc w momencie, gdy ta pandemia się formalnie zakończy, wówczas też powróci możliwość korzystania z bulwarów w taki sposób jak przed pandemią, więc prosimy jeszcze o cierpliwość. Ja wiem, że pogoda coraz lepsza, coraz fajniej się spędza tam czas, ale no, trzeba pamiętać, że ten zakaz na dzisiaj funkcjonuje, więc musimy tutaj niestety w jakiś sposób się ograniczać. Pani Małgorzata. Dzień dobry, Panie Prezydencie. W Szczecinie brakuje koszy na śmieci. Kiedy ruszy wysiedlanie mieszkańców Kępy Parnickiej, Celna, Hejki? Pani Małgorzato, co do koszy, oczywiście, jeżeli ma Pani jakieś sugestie, bardzo proszę o informację, gdzie Pani zdaniem brakuje. Takie możliwości dostawienia oczywiście istnieją i chętnie w celu zachowania właściwego porządku w tym pomożemy i tym się zajmiemy. Natomiast nie ma planu wysiedlania mieszkańców Kępy Parnickiej. Jeżeli jakieś budynki są przeznaczone do rozbiórki, to tylko wtedy mieszkańcy są wysiedlani, są im proponowane inne lokalizacje, inne mieszkania, i to jest robione na bieżąco. Żadna akcja taka systemowa nie jest przygotowywana. Mamy kolejne pytanie. Pani Katarzyna. Witam. Jak wygląda sytuacja z miejscami w przedszkolach publicznych? Bardzo dużo dzieci nie dostało się w pierwszym naborze. Czy będą wskazywane miejsca przez urząd, czy dopiero drugi nabór? Pani Katarzyno, globalnie, jeżeli chodzi o liczbę miejsc w przedszkolach, to mamy oczywiście ich delikatny nadmiar. Natomiast czasami jest tak, że rzeczywiście do danego przedszkola jest dużo więcej chętnych niż miejsc. No i tutaj pojawia się problem, że część dzieci się nie dostała. Zapraszam do skorzystania z drugiego naboru. Zapraszam też do kontaktu z Wydziałem Oświaty, bo też tam są informacje, jest wiedza na temat tego, gdzie te miejsca jeszcze są. Tych możliwości naprawdę jest jeszcze sporo. Żadne dziecko nie zostanie bez miejsca w przedszkolu, to gwarantujemy. Natomiast no, trzeba tutaj skorzystać z tej oferty, która nam w tej chwili pozostaje. Więc sugeruję ten kontakt, tam można się dowiedzieć, gdzie te miejsca są, i wtedy tę aplikację wypełnić we właściwy sposób i na pewno to miejsce się znajdzie. Pan Paweł, czy jest Pan zwolennikiem pomysłu, by w szczecińskich parkach, skwerach powstały lokalne mini tężnie? Ciekawy pomysł. Myślę, że to jest jakiś taki temat też na budżet obywatelski, gdyby chciał Pan, Panie Pawle, się tym zainteresować i spróbować zbudować jakąś grupę wokół takiego projektu, wybrać jakieś miejsce, to myślę, że warto byłoby podjąć takie wyzwanie. Rzeczywiście taka tężnia mogła być dobrze przyjęta przez mieszkańców w jednym ze szczecińskich parków. Może nie w każdym, ale przynajmniej jeden taki obiekt można byłoby spróbować gdzieś zrealizować. Pani Patrycja, czy jest opóźnienie w realizacji remontu odcinka dworzec Niebuszewy Rondo Giedroycia? Niewiele się tam dzieje, za to ulica Kadłubka
jest w tak fatalnym stanie, jedyna przejezdna droga, że niedługo się rozsypie. Przydałaby się jakaś alternatywa dla tej ulicy. Pani Patrycjo, z tego co wiem, to jesteśmy mniej więcej w timingu. Oczywiście ten ciężar pracy jest przenoszony, bo to jest całe zadanie od dworca Niepuszewo aż po plac Żołnierza, łącznie z tym, co się w tej chwili dzieje na ulicy Matejki choćby, plac Rodła. To są te miejsca, gdzie zadania inwestycyjne będą realizowane przez tego samego wykonawcę. Więc na razie opóźnień nie zauważamy. Te ciężkie prace podziemne zostały wykonane. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych paru miesięcy wróci tam przejezdność tramwajów i też będziemy mogli powoli zacząć korzystać z tych dróg. Przepraszamy za te kłopoty, natomiast musimy trochę pocierpieć po to, żeby rzeczywiście za jakiś czas te drogi były już na dłuższy okres czasu, na parę albo paręnaście lat w dobrej jakości, abyśmy z tego mogli wszyscy korzystać. Pani Paulina, czy uważa Pan, że zmniejszenie ilości miejsc parkingowych w centrum rozwiąże problem z parkowaniem, który miałby przynieść podwyżki cen i dwukrotne poszerzenie strefy płatnego parkowania? Pani Paulino, no niestety przy 330 tysiącach samochodów i przy 88 tysiącach aut, które wjeżdżają do Szczecina w dzień powszedni, tak naprawdę my nigdy nie rozwiążemy w 100% problemu parkowania w centrum miasta. To jest problem, z którym każde miasto się w Polsce, nie tylko w Polsce, boryka. My oczywiście porządkujemy strefę, porządkujemy w ten sposób, że przy remontach te miejsca parkingowe są ustawiane zgodnie z przepisami, więc czasem powoduje to, że niektóre miejsca, które były wykorzystane dotychczas jako parking, nie mogą w tym celu służyć, więc to się niestety zdarza. Poszerzenie strefy wynikało też w części z wniosków mieszkańców, którzy będąc na granicy strefy czerwonej czy będąc poza strefą, mieli kłopoty z parkowaniem, więc ta strefa została poszerzona. Też nasza polityka abonamentowa jest taka, aby te abonamenty były mniej dostępne, czy niedostępne dla osób z zewnątrz, spoza Szczecina, natomiast były dostępne dla mieszkańców Szczecina, więc myślę, że powoli będzie to przynosiło pewne efekty, pewne porządkowanie całej tej sfery parkowania w ścisłym centrum naszego miasta, więc nie jest to przejaw szykany, ale właśnie wymuszenia rotacji po to, aby ci, którzy chcą załatwiać jakieś sprawy w trakcie dnia i korzystają z samochodu, mogli stanąć, zaparkować na pół godziny, godzinę. Natomiast staramy się jednak utrudniać to parkowanie trwające powyżej 8 godzin, poza oczywiście wyjątkiem mieszkańców, którzy mają prawo do tych szczególnych abonamentów przy swoich ulicach, bo tam mieszkają i to jest naturalne, że te samochody stoją tam po prostu cały czas. Pani Anna, czy faktycznie będzie remont ulicy Mieszka w związku z otworzeniem sklepu IKEA? Taki jest plan. IKEA zobowiązała się do przebudowy skrzyżowania, powstaną dodatkowe pasy, kieszenie, które będą powodowały, że ten natłok samochodów będzie się rozkładał pomiędzy tych, którzy jadą tranzytem przez ulicę Mieszka i tych, którzy chcą skorzystać ze sklepu IKEA, zarówno wjechać do niego, jak i wyjechać. Takie porozumienie jest podpisane, natomiast będzie realizowane w ciągu najbliższych paru miesięcy. Czekamy wszyscy na otwarcie IKEA. Tam trwają ostatnie formalne kwestie związane z tym zadaniem inwestycyjnym, więc myślę, że lada tydzień to otwarcie powinno nastąpić. Czy budowa, pan Patryk pyta, ulicy Nowoszerokiej jest jeszcze możliwa, czy wymaga przeprojektowania? Panie Patryku, Nowoszeroka jest gotowa, nie wymaga przeprojektowywania. Właściwie czekamy tylko na środki finansowe, aby rozpocząć procedurę przetargową. Nawet jeżeli ich nie dostaniemy, też będziemy o tym myśleli poważnie, ponieważ jest to bardzo ważna ulica, bardzo ważny element układu komunikacyjnego i też taki, który choćby daje szansę łatwiejszego dojazdu w kierunku Polic. Pan Andrzej pyta, panie prezydencie, czy w najbliższym czasie planowane są remonty ulicy Chodników na Pogodnie? Jeśli tak, to gdzie? Panie Andrzeju, dokładnie na to pytanie w tej chwili panu nie odpowiem. Musimy zajrzeć do naszych dokumentów. Mamy paręset inwestycji w mieście. Tam też są pewne elementy z Pogodna realizowane, więc pozwoli pan, że już indywidualnie panu na to odpiszemy. Pan Michał, czy trolejbusy nie byłyby tańsze w obsłudze? Odchodzi na przykład koszt torowisk. Ma pan rację, panie Michale, ale trolejbus myślę, że w przyszłości
będzie odchodził do lamusa z uwagi na autobus elektryczny, ponieważ autobus elektryczny ma ten sam walor, że nie zatruwa środowiska w swoim najbliższym otoczeniu, natomiast nie ma połączenia pantografem z siecią i tej sieci nie musimy budować. Autobusy elektryczne, przypomnę, że kupujemy w tej chwili, więc myślę, że one będą się coraz częściej pojawiały na szczecińskich ulicach, szczególnie na tych trasach w centrum miasta, gdzie te odcinki do przejechania są trochę krótsze, a efektywność tego transportu będzie najwyższa. Więc taki mamy plan. Trolejbus raczej będzie przechodził do historii. Pan Paweł, panie prezydencie, pytanie o łącznik drogowy pomiędzy jezdniami na 26 kwietnia na wysokości wjazdu w osiedle. Dlaczego zostały tam betonowe płyty? Po zimie powstały tam dziury głębokości rowu mariańskiego, można zgubić koła. Panie Pawle, przyjrzę się, nie znam, dokładnie nie kojarzę tego miejsca, dawno akurat nie byłem tam, więc postaramy się to sprawdzić i zareagować. Pani Litka. Dzień dobry, panie prezydencie. Na kiedy przewidziany jest remont ulicy Budziszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej do Włościańskiej? Jest to dramat. Pani Lidio, nie mam takiej wiedzy na tą chwilę. Też postaramy się sprawdzić stan tej drogi, zweryfikujemy, co możemy tam poprawić, bo nie kojarzę, abyśmy planowali jakąś poważniejszą przebudowę w tej chwili tego odcinka. No, bardzo ważne pytanie pani Agnieszki, kiedy wszystkie urzędy zaczną normalnie pracować. No tutaj decyzje należą do polskiego rządu, ponieważ my działamy na podstawie odpowiednich rozporządzeń covidowych i stosujemy się tych regulacji. Nie mamy wpływu bezpośrednio na decyzje podejmowane przez premiera, więc mam nadzieję, że nastąpi to szybko. Chcę powiedzieć, że lwia większość pracowników jest przynajmniej po pierwszym szczepieniu w urzędzie, więc też te warunki, poprawa bezpieczeństwa jest naprawdę tutaj wysoka i myślę, że już w tej chwili nie grozi nam żaden poważny paraliż spowodowany zachorowaniami na COVID w ramach tutaj naszego zespołu w urzędzie, więc jeżeli tylko przepisy się zmienią, natychmiast otworzymy urząd dla wszystkich. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie, życzę udanego weekendu, mam nadzieję, że będzie dobra pogoda, odpoczywajcie i do zobaczenia przy następnym czacie. Wszystkiego dobrego.